Czy elementy na obrazie są ułożone przypadkowo? Kompozycja to układ elementów w dziele sztuki. Może być statyczna, dynamiczna, symetryczna, rytmiczna, otwarta albo zamknięta. Bardzo ciekawa i nietypowa kompozycja. Przedstawiona jest na obrazie pod tytułem Martwa natura z pigwą, kapustą, melonem i ogórkiem, której autorem jest Juan Sánchez Cotán. Juan Sánchez Cotán był hiszpańskim malarzem martwych natur. Żył na przełomie XVI i XVII wieku. Obraz, który widzimy, jest przykładem zamkniętej kompozycji dynamicznej. Pigwa oraz kapusta są powieszone na sznureczkach, a mango i ogórek leżą na podłożu. W ten sposób owoce i warzywa tworzą ukośną linię. Jest to bardzo nowoczesne podejście do kompozycji, jak na początek XVII wieku. Praca plastyczna nosi nazwę kolaż z kolorowych gazet. Przygotuj sobie kolorową kartkę A4, gazetki, najlepiej takie gazetki reklamowe, klej i nożyczki. Z kolorowych gazet powycinaj różne obiekty. Mogą to być warzywa, owoce, jakieś inne przedmioty do jedzenia, ale niekoniecznie. Ułóż je w odpowiedniej kompozycji na kartce. To Ty decydujesz, jak ta kompozycja będzie wyglądać. Gdy zdecydujesz już, jakie elementy umieścić na swojej pracy i w jakiej kompozycji, przyklej je. Do pracy plastycznej będą mi potrzebne kolorowa kartka, ja wybrałam sobie kolor błękitny, nożyczki, klej oraz gazetki reklamowe z różnymi produktami. Ja wybrałam sobie strony z produktami spożywczymi, owocami, warzywami oraz pieczywem. Rozpoczniemy od wycinania elementów, które nam się najbardziej podobają do naszej kompozycji. Gdy wszystkie elementy są już wycięte, możemy układać kompozycję. Gdy jesteśmy pewni, że ten obrazek tak ma wyglądać, to wystarczy przykleić obiekty.